Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o islandzkiej Kennytalii, jak i gdzie ją zdobyć. Zmieniły się przepisy i właśnie o tym dziś Wam opowiem. Dziś Wam opowiem o tym, jak to wszystko wygląda. Więc jeszcze całkiem niedawno, przez bardzo długi czas, można było Kennytalę tymczasowo nabyć na drodze zakupu w banku. Od 1 kwietnia 2019 to się zmieni i nie będzie takiej możliwości. Czym to jest spowodowane, nie wiem. W każdym bądź razie wiem już, że takiej możliwości od 1 kwietnia nie będzie. Trzeba będzie po prostu składać oficjalnie do rejestru narodowego wniosek o Kennytalę. Co zrobić, żeby taki wniosek wypełnić? Znaczy, żeby go w ogóle móc, przepraszam, złożyć. Otóż trzeba będzie znaleźć sobie pracodawcę, który zgodzi się nas zatrudnić i wyrazi zgodę o wypełnienie dokumentu na Kennytalę. Pracodawca musi wypełnić, pracodawca musi wypełnić formularz, który znajduje się na internecie, na stronie skrau.is. Jest to formularz A263, może sobie go tam wydrukować, możecie Wy wydrukować i mu dać, gdyby po prostu, żeby to przyspieszyć, bo często ludzie zapominają, nie mają czasu, im się nie chce. I pracodawca będzie musiał Wam oddać taki wniosek, bądź sam złożyć ten wniosek do rejestru, a Wy będziecie musieli mieć kontrakt i złożyć wszystkie dokumenty, łącznie z paszportem, kopią paszportu, wszystko złożyć do rejestru narodowego. Żeby złożyć do rejestru narodowego, prawo jazdy nie wystarczy, gdyż nie jest to dokument tutaj, jeżeli chodzi honorowany o Kennytalę. Musicie to sobie dobrze sprawdzić. Przepisy się ciągle zmieniają i często przepis obowiązujący nawet i miesiąc temu już nie obowiązuje, bo się coś zmienia. Czas oczekiwania na Kennytalę, kiedyś było to nawet i 8 miesięcy, żeby to się wszystko uprawomocniło. Był też niedawno jeszcze okres czasu 2 miesięcy. Dziś okres oczekiwania na islandzką Kennytalę w rejestrze narodowym jest to 2 tygodnie. Także widzicie, oni przyspieszyli ten proces, coś kosztem czegoś. I ja tylko się zastanawiam, jak to będzie wyglądało z osobami, które widzę, przyjeżdżają tutaj na prace wakacyjne na 2-3 miesiące, żeby sobie dorobić. Są to studenci, uczniowie. I myślę, że to bardzo utrudni, gdyż taki pracodawca może nie będzie chciał wystąpić o taką Kennytalę, może nie będzie chciał robić kontraktu na tak krótki czas. Nic nie wiadomo. Wszystko się w tej chwili zmienia, wszystko jest aktualizowane na bieżąco i można to wszystko znaleźć u nich na stronie na skrau.is. Musicie to po prostu śledzić i tam wszystko macie w języku angielskim, po polsku nic nie ma. Dlatego ja chcę Wam właśnie o tym przypomnieć, uświadomić Was, że od 1 kwietnia może nie być tak prosto tutaj załatwić te wszystkie właśnie dokumenty, które załatwiane były wcześniej, że otrzymanie Kennytali nie będzie takie proste. Kiedyś na tymczasowej Kennytali również byliśmy pozbawieni otrzymania po 6 miesiącach ubezpieczenia stałego meldunku. Są to bardzo ważne rzeczy, które po prostu, jeżeli się wybieramy tutaj z myślą o pozostaniu przez dłuższy czas, są bardzo potrzebne. I w sumie to nie będzie takie złe, jeżeli spojrzymy na to z tej strony, że zatrudniając się u pracodawcy od pierwszego dnia pracy, podjęcia pracy, będzie się naliczyło 181 dni, które jest potrzebne do tego, żeby uzyskać islandzkie ubezpieczenie zdrowotne, czyli w momencie choroby, idąc do lekarza, będziemy mieli już zniżkę, czy gdyby coś nam się stało i na ostry dyżur trafimy do szpitala, również tą zniżkę będziemy już mieć. Trafienie do islandzkiego szpitala na ostry dyżur i jeszcze transport karetką bez ubezpieczenia jest masakrycznie drogi, koszmarnie drogi. Nie wiem, jaki to jest koszt, bo to wszystko jest indywidualne, ale karetka bodajże około nawet 50 tysięcy koron może kosztować.
gdzie ubezpieczona osoba płaci około 6 tysięcy albo coś koło tego. W każdym bądź razie zadbajcie również o to, żeby mieć ubezpieczenie na te 6 miesięcy, które są pierwszymi waszymi miesiącami. Możecie takie ubezpieczenie wykupić tu na Islandii, w obojętnie jakiej firmie ubezpieczeniowej. Warto poszukać sobie, która będzie oczywiście tańsza. Koszt ubezpieczenia jest liczony od wieku osoby ubezpieczającej się, więc ciężko jest tutaj oszacować ile. A jeżeli polskie firmy ubezpieczające mogą takie coś wam zaoferować, to ja uważam, skorzystajcie z opcji w Polsce, gdyż będzie to tańsza forma wykupienia takiego czegoś. Koniecznie się dowiedzcie oczywiście, co jest ubezpieczone. Co jeszcze mogę wam powiedzieć, że tutaj na ich stronie, i zamieszczę link pod filmem, jest informacja w języku angielskim, jest możliwość, ja to nazywam wykupienia kenitali, nie ma to nic wspólnego z płaceniem za kenitale, aczkolwiek jest to możliwość pokazania, iż na koncie w Polsce lub jeżeli jesteście w Anglii, na koncie w państwie, w którym Islandia może wymienić sobie walutę, może tak, musicie mieć zgromadzoną odpowiednią kwotę, wydrukować sobie to, przywieźć to tu i im pokazać, że macie na 3 miesiące jakby zabezpieczenie finansowe. Wówczas możecie również dostać stałą islandzką kenitalę. Wygląda to tak, że dla osoby samotnej, czyli pojedynczej osoby wjeżdżającej tutaj, musi być to równowartość 189 875 koron. Ja będę może zaokrąglać te kwoty, gdyż nie ma to sensu czytać co do korony, więc jest to 190 tysięcy koron na 3 miesiące, czyli jest to około 570 tysięcy koron islandzkich. Musicie sobie przeliczyć, ile to jest, gdyż mówię, kursy walut się zmieniają codziennie i czasami nie ma to sensu mówić, ile jest na stan dzisiejszy. Lepiej powiedzieć to w walucie kraju, w którym to jest dokonywane. Tak więc wygląda to tak, że dla indywidualnej osoby pojedynczej, osoby samotnej powiedzmy, która tu przyjeżdża do Islandii, jest to kwota 190 tysięcy koron, którą trzeba pomnożyć przez 3 miesiące, co daje nam 570 tysięcy koron do udowodnienia, że te pieniądze posiadamy. Może być opcja małżeństwa, jest to 285 tysięcy koron dziś na miesiąc, na 3 miesiące, pomnożone razy 3 miesiące, co daje nam kwotę 855 tysięcy. Może być to również opcja dla rodziców, którzy przyjeżdżają z dzieckiem 18 do 21 lat i jest to już opcja dla tego dziecka 95 tysięcy koron, przy czym minimum na 3 miesiące 285 tysięcy, z czego rodzice muszą być już mieć swój dochód. Może być to opcja dla osoby starszej jak 21 lat, gdzie ktoś, kto po prostu przyjeżdża z tą osobą, jest rodziną albo nie rodziną. I jest to kwota 350 tysięcy dla tych dwóch osób i to już nam daje 1 050 000 koron. I jest jeszcze lepsza opcja, z której nie wiem, czy ktoś skorzysta tak naprawdę. Jest to osoba dla osoby powyżej 21 lat, która przyjeżdża ze znajomą, na przykład z małżeństwem jakimś. Ktoś po prostu w trójkę przyjeżdżają. I na 3 miesiące jest to 1 335 000 koron. Także są to opcje kosmiczne, ale jeżeli ktoś ma takie pieniążki, bo wiadomo, przyjeżdżając na Islandię jakąś bazę trzeba mieć, przeważnie jest to około 500 000 koron, te 570 tysięcy może się okazać do przeskoczenia i warto takie coś sobie najpierw zeskanować, wydruk zrobić z polskiego konta, i przywieźć to tutaj, oczywiście w języku angielskim, i przywieźć to tutaj i pokazać, i wówczas nabędziemy kenitale legalnie, bez proszenia się pracodawcy. Także to jest prawdopodobnie jedyna w tej chwili opcja, żeby to zrobić. To byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy pod filmikiem na YouTubie. Do pisania e-maila do mnie na 66stopni.is@gmail.com. I to tyle z mojej strony. Żegnam Was. Subskrybujcie oczywiście kanał. Ja Was żegnam. Trzymajcie się. Cześć.